KWC jest skrótem od nazwy dziedziny komunikacja wspomagająca i alternatywna. I są to wszystkie działania, które podejmują terapeuci, rodzice, żeby pomóc osobom, które nie mogą komunikować się normalnie za pomocą mowy. To jest chyba najkrótsza definicja. Oczywiście można by było zagłębić się w szczegóły i powiedzieć, że żeby ktoś mógł się komunikować, niekoniecznie potrzebuje mowy. Żeby mógł komunikować się językowo, może zamiast słów wykorzystać inne nośniki znaczeń. Czyli na przykład piktogramy, gesty, bo one też, im też można przypisać znaczenia. Z nich można składać całe zdania, można układać całe ciągi i w ten sposób porozumiewać się z innymi. To jest bardzo złożona metodyka, jest bardzo dużo czynników, od których zależy to, jaki system dla dziecka zorganizujemy i jakiego sposobu komunikacji będziemy uczyć. Zależy to zarówno od funkcjonowania poznawczego dzieci, jak i od tego, czy dzieci mają kłopoty ze słyszeniem i widzeniem, czy nie. Wiadomo, jeśli ktoś nie widzi, to raczej medium do komunikacji będzie musiało być, nie będzie mogło być oparte na znaku graficznym. Bardzo ważne jest to, czy taka osoba może posługiwać się swoimi rękami. Jeśli nie może, to znaczy, że nie może czegoś wskazywać ręką i nie może pokazywać gestów. W związku z tym system komunikacji będzie musiał być oparty na jakimś innym sposobie wybierania znaku spośród całego zestawu. Także tych czynników jest naprawdę bardzo dużo. Zależy to też od wieku dziecka. Pewnie nieraz byliśmy w sytuacji, kiedy sami nie mogliśmy powiedzieć czegoś, nie mogliśmy zabrać głosu, ale mieliśmy swoje emocje związane z tym, w jakiej byliśmy sytuacji. Chcieliśmy coś zrobić. Prawdopodobnie w naszym przypadku ta niemożność mowy była tylko okresowa i wiedzieliśmy, że damy radę rozwiązać jakoś tę sytuację. Nasi uczniowie, dzieci niemówiące, są permanentnie w stanie, kiedy nie mogą wyrazić opinii, nie mogą wyrazić opinii na temat sytuacji, w których są, oddziaływań, które się kieruje w ich stronę. To strasznie frustrujące. I chodzi o to, żeby wszystkim nauczycielom głośno powiedzieć, terapeutom, rodzicom, że to, że ktoś nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia. Ponieważ emocje nosimy wszyscy. Nie wszyscy umiemy je ubrać w słowa. Nie wszyscy wyrażamy je za pomocą języka. Ale część dzieci niemówiących zdecydowanie może posługiwać się językiem, tylko w formie innej niż słowa.